Siemano widzowie, ja totalnie nie wiem, co ja mam z tą owcą zrobić. Nie wiem, zaatakowała mnie, ja się mega przestraszyłem na poprzednim odcinku. Ale ja coś muszę podjąć decyzję, albo w końcu rzucam w nią tą podką, albo nie rzucam. Totalnie nie mam pojęcia, co robić, ale wiem na pewno, że możecie zasubskrybować ten kanał i zostawić łapkę w górę, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są tutaj codziennie. A propos, prawda, filmów, to wleciał dzisiaj odcinek na kanał Filip Szybka. Tam właśnie na film vlogowy wleciał, prawda. Ja musiałem przeżyć za 10 zł, Milki musiała przeżyć za 100 zł, więc zobaczcie, jak nam to poszło, jak nam się udało przeżyć ten właśnie dzień. A my wróćmy do realiów, które tutaj są przed nami, bo to jest po prostu jakaś tragedia. Dobra, mamy tą owcę tutaj w tym miejscu. Ona ostatnio mnie tutaj zaatakowała. Ja nie wiem, co ona tutaj robi teraz. Ja nie wiem, czy jak ja tego nie rozwalę, to czy ona tu przypadkiem nie zaatakuje mnie znowu. Halo? O, wróciła. Zostań tam! Nie! Ona jest... Owca Herobrine'a dalej się... Ej, zmieniła się! Dobra, czyli nic mi nie robi chyba teraz. Ej, dlaczego ona się... Zostań tu. Dobra, nie jest już owcą Herobrine'a, czy on ją porzucił? Ej, dobra, czekajcie, bo ona jest normalna biała teraz, to ja się tego nie spodziewałem, nie? Jo, dobra, tego się nie spodziewałem bardzo. Nie wiem, czy ja dalej mogę wykorzystać tą potkę. Chyba już nie mogę w takim razie, skoro mogę znaleźć owcę z białymi oczami, ona już ma czarne oczy, to już nie mogę nic z tym zrobić chyba. Dobra, czyli że tak powiem, sprawa się wyjaśniła. Albo minął czas, o nie, skoro minął czas, to ja muszę zbanować kogoś. Ojejku, dobra, czas nas gonił, no i widzę, że czas nas, że tak powiem, przegonił. Dobra, nic tam owcą nie zrobię, na razie ją tutaj zostawiam, ja bym to najchętniej zamurował jakoś, żeby tam nikt nie wchodził na dół. Ja tylko nie wiem właśnie, czym bym mógł to zamurować, na przykład żwirem? Nie, żwir mi się tam zapadnie, będę musiał mieć naprawdę dużo. Dobra, weźmy tutaj po prostu trochę tego bloku i w ten sposób to zamurujemy. To będzie widać, że tutaj coś jest murowane, no ale zresztą widać, że jest obsydian, to kto by się tutaj spodziewał, że coś może być więcej, no wiadomo, że każdy. Dobra, olejmy to na razie, nie wiem, co z tym mam zrobić, ja najchętniej to bym tą owcę zabił, nie? Tylko ja nie wiem, no dobra, ona nie ma teraz białych oczu, więc sobie możemy ją chyba olać. Nieważne, w każdym razie zostawię sobie taką jakby furtkę, w razie jakby się kiedyś zmieniła, że można było coś zmienić, ale muszę gdzieś schować tą potkę, znaczy potkę, Boże, jaką potkę, tą duszę Lucyfera, muszę ją gdzieś schować, więc wydaje mi się, że schowamy ją po prostu gdzieś, nie wiem, albo w moim bunkrze, albo nie wiem gdzie, szczerze mówiąc, nie wiem, gdzieś musimy ją schować. Nie mogę jej nosić ze sobą, bo jeżeli Herobrine mnie spotka i będzie chciał ją odzyskać, to nie będę był w stanie jej dać od razu, wiecie, o co chodzi. Będzie można, że tak powiem, troszkę dłużej pomyśleć. Dobra, czy to jest do mnie do domu? Tak, to jest do mnie do domu. Dobra, jedziemy tu i jedziemy do mnie na chatę. Myślę, że tak, no musimy to schować w miejscu, które będzie najbardziej niespodziewane, czyli najlepiej takie... Jakby w takim miejscu, w którym nikt się nie spodziewa, że to może być. Czyli najciemniej pod latarnią, czyli teoretycznie powinienem to schować w zamku Lucyfera. Znaczy, jakiego Lucyfera? Boże, czy ja już powiedziałem dzisiaj na odcinku Lucyfera, mi chodziło o Herobrine'a. Za każdym razem jak mówię o Lucyferze, to mi chodzi o Herobrine'a. Mi się po prostu to wszystko myli, mi się to kiełbasi strasznie. Dobra, weź... A, dobra, to jest zaproszenie, myślę, że to jest jakaś nowa rzecz. Dobra, weźmy skrzynkę, bo nam się przyda na pewno skrzynka, żeby to gdzieś schować. Weźmy patyki, bo mam pewien plan, w sumie, na schowanie tego i to jest podobny plan, jak jest tutaj. Patrzcie, mamy taką samą mapę w bunkrze i jakbym zrobił przejście właśnie pod tą mapę... Oj, tu potrzebny nam jest trapdoor, dobra. Weźmy trapdoora stąd, bo tu i tak jest niepotrzebny. No i w ten sposób będziemy mogli, że tak powiem, w bunkrze to schować pod stołem. Tam nikt raczej nie będzie zerkał, wiecie, to będzie... Wydaje mi się, że to będzie najbezpieczniejsze miejsce, żeby cokolwiek takiego schować. Więc właśnie chyba na to bym postawił. I w tamtym kierunku się, że tak powiem, udał. O, tutaj trzeba przejść szybko. No cóż, owce nie zmienimy, to już jest, że tak powiem, pewne. Pozostaje nam, wiecie co, ja chyba będę musiał napisać list do Palionki w sprawie tego, że musi zostać zbanowana, nie wiem, ładnie ją przeproszę, ładnie jej tam powiem, miłe słowa, prawda, powiem, że szkoda straszna, ale kurczę, no, że kogoś muszę, bo mnie zmusił Herobrine, mam nadzieję, że Palionka to zrozumie. Napiszę jej taki list, zaniosę jej to do domku, może ona, jak jest na Palionowie, to przez ten inny wymiar jakoś ta książka tam może do niej dotrze, nie wiem szczerze, jak to działa. Dobra, otwórzmy to, przechodzimy sobie elegancko i dobra, schowajmy najpierw tą, jak to się nazywa, tą duszę Lucyfera. Mamy to, mamy skrzynkę. Potrzebujemy drabiny. Dobra, zróbmy sobie drabiny, myk. Zróbmy tak, nie wiem, tyle drabin, niech będzie. I trapdoor, dobra, jesteśmy gotowi, dobra, i lecimy w takim razie. Tu jest dziura pod tym stołem, ja tego tutaj nie zrobię. O nie, ale mój plan się poszedł teraz, się rypnął, że tak to ujmę. Dobra, czyli musimy zrobić chyba tak, że będziemy musieli to dać za obraz. Nie no, to jest takie złe ukrycie tego wszystkiego. Może to ukryję w moim bunkrze na dole, czy coś takiego. Nie wiem, gdzie ja to bym to ukryć w ogóle. Nawet nie wiem, tu? Ej, a jakbym zrobił, jakby trzeba by było zrobić jakieś takie ukryte przejście.
Tylko za bardzo, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, gdzie ja mógłbym takie ukryte przejście zrobić tutaj w tym moim bunkrze. Ale fajnie by było zrobić. Czekajcie, ja nie mam żadnych rzeczy, ale możemy, dobra, wiecie co, zróbmy tak, rozwalmy to i niech tu po prostu będzie ta podka schowana. Najlepiej jakby ją w ramkę włożyć, w ramce byłaby najlepiej, jakby się ją udało. Tylko nie wiem, czy ja mam ramkę, no właśnie, tak mi się wydaje, że kurczę, że nie mam ramki. O, tu miałem więcej drabin i tak dalej, dobra, czyli tutaj potrzebujemy ramkę, muszę lecieć po ramkę do domu. Ramkę gdzieś tam będę miał przy, chociażby na skrzynkach, a jest nam potrzebna bardzo. Na szczęście mamy lytrę, więc sobie szybko tam polecimy. Już na szczęście mamy lytrę, więc możemy sobie latać. Dobra, tutaj, czy w tej skrzynce będzie ramka? Nie będzie ramki. Dobra, czy w tej skrzynce będzie ramka? Nie będzie, ale mamy tabliczki, też nam się mogą przydać. Więc weźmy, pochodnie też nam się mogą przydać, więc weźmy. Dobra, o i wiadro z wodą mamy, to nie przyda nam się, dobra. Ramka. Dobra, weźmy stąd ramkę jakąś. Czy jest tu jakaś, o jest pusta ramka, nieużywana, prawda? Bierzemy od razu, bez zastanowienia i w to właśnie schowamy tą duszę Lucyfera po prostu tam za tą beczką. I wtedy, no raczej tam nikt nie powinien szukać, wiecie. Jak ktoś tam będzie szukał, to podejrzany będzie mocno. No ale dobra, mam nadzieję, że nikt tam nie zerknie. Dobra, tu, myk, iś. Dobra, wchodzimy do środka. Świetnie i idziemy szybko to schować za tą beczkę. Uwaga, schodzimy tu, myk. I teraz tak, schowajmy to po prostu na tej ścianie. Chyba, że, o nie, ma lepszy pomysł, bo ktoś to może rozwalić i pomyśleć, że coś tu będzie. A jak dam to na tej ścianie, to mogą tego nie zauważyć, widzicie? Patrzcie, bo tu będzie beczka. Myk. I oni musieliby stanąć tutaj, żeby widzieć, że tu jest jakaś ramka. A jak zobaczą tak, to powiedzą, ej, tu nic nie ma. No trochę widać. Jak się najedzie, to pisze dusza Lucyfera. No ale przynajmniej jest to jakoś w miarę dobrze ukryte, wiecie o co chodzi. Tu by trzeba było, no widać, dało się to zobaczyć, ale mam nadzieję, że tego nikt nie zauważy. Ej, dobra, ja to źle postawiłem, to musi być tak. Myk. Dobra, i mamy to schowane, mam nadzieję, że tego nikt nie znajdzie. To jest pierwsza rzecz, którą ukryliśmy i bardzo dobrze, że ją ukryliśmy. Co to jest? Pomoc. To jest książka Lucyfera, to jest książka, to jest, dobra, co to inne rzeczy. W sumie to można by było zrobić tak, że wezmę to i zrobimy tak, że będzie tutaj, że tak powiem, troll skrzynka i ktoś pomyśli, że to chodzi o to. O, ale mam plan i tu schowamy to. I przez to, jak ktoś to zobaczy, to pomyśli, że to jest wszystko i nie zauważy, że tam jest coś więcej. W tej głowie narodził się ten pomysł, w tej głowie ten został, prawda, zrealizowany. Gratulacje, prawda, for me. Jestem, że tak powiem, wielki. Dobra, weźmy to, bo widzę, że akurat jest szansa, to zabierzmy. Niech kapie kolejne, a tutaj można by było przepalić co nieco, nie? Dobra, bierzemy, przepalamy. To, myk i weźmy to. I teraz, aha, tylko brakuje nam staka, ale zabrałem sobie, dobra. Myk, dobra, świetnie. Bierzemy to wiadro i lawa była, lawy nie ma. Coś tam do widzenia. No taki chciałem serym zapodać i mi się nie udało. Dobra, mamy to ogarnięte, czy jest wszystko git? Czy ja coś tu bym potrzebował jeszcze? Widzowie, wytłumaczę jedną bardzo prostą rzecz. Czy widzicie tą granicę między tymi dwoma bunkrami? Tutaj wzdłuż tego jest moje, wzdłuż tego jest Milki. Wzdłuż tego, jeżeli byśmy sobie poszli, ja wam pokażę, gdzie dojdziemy, jeżeli pójdziemy wzdłuż tej ściany. To jest, prawda, moja ściana i wzdłuż tej ściany, gdy, prawda, będziemy się gdy się udamy, to tutaj widać, prawda, moje wszystkie rzeczy. No i tutaj jest, prawda, coś takiego. Dokładnie w tym miejscu, od tego, to te dwie kratki należą do mnie. I ja za każdym razem muszę ten blok tutaj zmieniać na ten pomarańczowy, bo Emilia nie potrafi, prawda, tego zrozumieć, że skoro zdecydowała się, już akceptuje ten blok, ale tego nie zaakceptuje, bo tutaj, prawda, przez liście, ja go widzę, on mnie denerwuje i nie ma takiej możliwości, więc pójdźcie do Emilii i w końcu napiszcie, trzeba przestać mi tutaj zmieniać ten blok, bo mnie zaraz wykręci. Robimy tak, murujemy to wszystko, jak tutaj ma być, ponieważ to jest moja granica mojego bunkra i nie zgadzam się na to, żeby ktoś mi tutaj, prawda, takie, że tak powiem, tak bruździł, więc bierzemy to. Ej, za dużo mam o jeden blok. Czekajcie. Czy ja gdzieś użyłem dwa razy? Nie, tu jest git. No, zemsta. Zemsta za to, że mi się tutaj blok zamienia za każdym razem, dobra. Elegancko. Emilia po prostu się za bardzo rozbudowała, ja tego nie będę akceptował. Tu, prawda, stawiamy jej blok. Pyk. Dobra, niech jest. Dobra, i mamy teraz wszystko załadowane i tak to ma być. Wiecie, co ja zrobię? Ja wiem, bo Emilia pewnie ma takie liście, że ona nie widzi, że tu jest przestój i pewnie twierdzi, że mi to nie przeszkadza. No to w tym momencie, prawda, liści nie ma. No to koniec z liśćmi. Już ja ich nie potrzebuję. Robimy coś takiego. Myk. Nie ma liści.
I ciekawe jak teraz będzie, prawda, tutaj, że tak powiem, sytuacja stawiana. Więc robimy tak. I teraz zrobimy, a i weźmy to jeszcze, te trapdory, bo też ich nie potrzebujemy. No i tutaj na górze coś innego wymyślę. Jeszcze nie wiem co, ale coś wymyślę. Bierzemy te, dobra, tu świetnie, elegancko to bierzemy, bo to nam niepotrzebne. A możemy to dać sobie w ten sposób, coś takiego. Jest świetnie. No i co? Jak teraz zobaczę tutaj, że jest zmieniony blok, to mnie po prostu wygnie. Wygnie mnie na wszystkie strony. Dobra, napiszmy ten list do palionki, bo już się poddenerwowałem. Dobra, odkładamy ten blok tutaj. Czekajcie, czy ja mam jakąś książkę? Mam tutaj jakąś książkę, czy ona jest zapełniona? Dobra, nie jest zapewniona, więc możemy w niej pisać. Musimy ją nazwać, list do palionki, list do palionki. Tak swoją drogą zauważyłem, widzowie, że się nam level odblokował, że możemy w końcu level zdobywać na tym świecie. Bo był taki moment, w którym się nie dało. Ja po prostu jakby miałem wrażenie, że gram i level ciągle był zero. A teraz nagle się zaczął zdobywać, więc jest git. Chyba, że po prostu nie zauważyłem, że go mam. Mogło też tak być. Dobra. Nazwijmy sobie tą książkę list do palionki. Dobra, mamy, świetnie. Jeden level nas to kosztowało, list do palionki, teraz musimy go napisać. A więc tak. Witaj, palionko. Piszę ten list z wielkim smutkiem, ponieważ zostałem zmuszony do podjęcia bardzo smutnej decyzji. Herobrine kazał mi zbanować jedną osobę na Palionowie i miałem z tym bardzo duży problem. Jednak wraz z Dave'em stwierdziliśmy, że niestety, ale jako że najmniej widujemy cię na Palionowie, to właśnie ciebie musimy zbanować. Bardzo mi przykro, nie miej mi tego za złe. Trzymaj się i do zobaczenia. Dobra, no tak muszę to napisać, nawet to podpiszę. Patrzcie, podpiszę to, przepraszam. Zróbmy tak. Dobra, list do palionki. Baj z chipsą, prawda? No i co? Idę jej to zanieść, żeby już, prawda, było pewne, co tutaj się, że tak powiem, dzieje. Niestety, ale palionka musi zostać zbanowana. Jeden, to jest takie smutne, że ja muszę podejmować taką decyzję, że to akurat ona. No ale dobra, schowajmy to tutaj, bo ona, myślę, że prędzej czy później tutaj powinna trafić. W sensie nawet nie wiem, czy w tym wymiarze, ale zostawiłbym to tak, żeby ona to znalazła w tym drugim. Więc na przykład dajmy to tu. Dobra, nie wiem szczerze, gdzie ja mam to schować. Dobra, schowajmy to może po prostu. Dobra, schowajmy to, dobra, wiem gdzie, dajmy to tutaj. Niech to zwróci jej uwagę, list do palionki. I niech po prostu zobaczy to, jak tylko wejdzie do tego domu. Albo nie wiem, albo jak będzie, jak może to w innym wymiarze też się pojawi tam na Palionowie. Może ona to zobaczy, nie wiem, już mam serdecznie tego dosyć. Dobra, wracam z powrotem do siebie na chatę. To jest chyba jeden ze smutniejszych dni na Palionowie, gdzie musieliśmy kogoś zbanować.